Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja zacznę od konkretów. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk 1438. Dziękuję. I to wszystko, tak? Nie. Nie. Ułatwiała mi tutaj moje wystąpienie koleżanka z Platformy Obywatelskiej, więc pewnych elementów nie muszę powtarzać. Natomiast pytanie moje, skąd ta inicjatywa w sytuacji, gdy stan finansów samorządowych jest wręcz dramatyczny? Od 8 miesięcy nie rozpoczęto pracy nad inicjatywą obywatelską, stawka większa niż 8 miliardów. Co zrobiono? Powołano komisję nadzwyczajną, której jestem członkiem, ale nie zwołano prawie że od roku posiedzenia tej podkomisji. Gdy od 5 lat przekazuje się zadania dla samorządów bez zabezpieczenia środków finansowych, co gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowana przez Polskę Europejska Karta Samorządu Terytorialnego. Gdy obecnie przez samorządy, tylko niestety samorządy, przetacza się dramatyczna dyskusja nad koniecznością zmiany artykułu 242-243 ustawy o finansach publicznych. Mój klub będzie pewno wnosił o rolowanie wejścia w życie tych artykułów na okres do końca perspektywy finansowej 2014-2020, bo każdy zdaje sobie sprawę z dramatycznej sytuacji, gdy wejdą w życie te dwa artykuły w ustawie o finansach publicznych od 1 stycznia. Skąd weźmie samorząd pieniądze na udział własny, jeszcze nawet i w tej perspektywie? Gdy z powodów finansowych zamykane są szkoły, dlaczego o tym nie dyskutujemy? Gdy subwencja oświatowa wystarcza jedynie na 70% wydatków bieżących, gdy nie dokonano standaryzacji zadań, ich wyceny, czego domagają się samorządy, gdy wydatki majątkowe od roku 2010 znacząco maleją, w ubiegłym roku spadek o ponad 18% z powodu braków pieniędzy na udział własny, gdy zadłużenie samorządów dramatycznie rośnie, konkretnie 2007 rok to około 24,5 miliarda złotych, a na koniec 2012 przekroczyło to już 70 miliardów. Dlaczego o tym nie dyskutujemy? Dlaczego nie ma takiej inicjatywy klubu Solidarna Polska, zresztą tak samo i koalicji rządzącej? Opinia nad tym projektem ustawy jest druzgocąca, jeśli chodzi o Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma w załączniku do projektu tej ustawy opinii Związku Powiatów Polskich, ani też powiatów. Pozwoliłem sobie rozmawiać z 23 starostami z terenu całej Polski, każdego z województw. Nie usłyszałem ani jednego głosu przychylnego. Gdy informowałem ich, koleżanki i kolegów, o waszych zamiarach, cisnęły im się na usta nieparlamentarne, a ostatnio okazuje się, że to pewna chyba parlamentarne wypowiedzi. Jestem bardzo zdziwiony, wręcz zaskoczony, że ty, panie prezydencie Tarnowa, Józku, podpisałeś się pod tym projektem, że podobnie twoi koledzy, nasi koledzy, o których jako samorządowca miałem bardzo dobre zdanie, między innymi Edward Siarka, Jacek Bogucki, żeście podpisali ten projekt ustawy. Kto was tak wypuścił? Jest to inicjatywa absolutnie z tych względów, o której mówiła pani poseł, reprezentantka Platformy Obywatelskiej, nie daj Boże, gdyby przeszła, szkodliwa dla samorządów terytorialnych w Polsce. Dziękuję za uwagę.